Czy opowiadałem wam historię o dziku? A tak naprawdę o śmietniku? Nie, słuchajcie, to nie jest oczywiście film z historii o dziku, bo ten film powinien się już doskonale znać, ale na pewno zastanawiacie się, dlaczego jestem w lesie, skąd ukulele, skąd plecak, a to wszystko łączy się z jednym, z Woodstockiem. Pytaliście mnie o to, czy będę na Woodstocku, teraz już oficjalnie wszyscy powinni wiedzieć, że tak, że będę. Na pewno będziecie mogli mnie też spotkać w strefie Play, bo taka strefa będzie tak jak w 2016. No ale cóż, survivale u mnie widzieliście, widzieliście u mnie Rasta, widzieliście u mnie Foresta. Teraz pora na Rasta, Foresta, Izaka, ale w realu. Znalezienie sobie miejsca na nocleg to jest podstawowa umiejętność survivalu na Woodstocku. Trzeba sobie znaleźć dobre miejsce, najlepiej w cieniu, żeby słońce nie napieprzało od godziny 4:30 w namiot, bo może się nagrzać do 45 stopni. Także trzeba sobie odpowiednie miejsce na pewno znaleźć w cieniu. A ja tutaj widzę cienia sporo, także myślę, że sobie damy radę. Tutaj jest tak troszeczkę więcej miejsca. Są drzewka, na którym możemy w razie czego rozwiesić sznurek, na którym możemy suszyć pranie. Albo wiadomo, na Woodstocku bywa, że się pobrudzisz i trzeba sobie pranie zrobić. Jeszcze pytanie gdzie, ale na razie rozbijemy sobie namiot. Na szczęście mam w ekwipunku namiot. Zobaczymy, jak mi pójdzie rozłożenie go. W nocy może zrobić się naprawdę zimno, także przed zmrokiem przydałoby się jeszcze nazbierać drewna na opał, żeby rozpalić ognisko. To drzewo jest trochę małe, a jak mawia stare porzekadło, małe drzewo, mało drewno. Poszukajmy jakiegoś większego. Na przykład to. Karambit Tiger to zawsze dobrze służy w moim życiu. Spróbujmy. Ile to się człowiek może rzeczy w lesie dowiedzieć? Karambitem Tiger Toothem nie narobimy za dużo drewna. A może tym? One eternity later. Błagam, niech to wystarczy. Misja wykonana. Idziemy rozpalić ognisko. Ognisko rozpalę blisko mojego obozowiska. Pamiętajcie, że w lasach ognisk nie można palić, ale my sobie takie gamingowe rozpalimy. Sprawdźmy, czy możemy to wykraftować. Udało się! To jeszcze ogień! Może ciepło dużo nie daje, ale efekt fajny. W lesie musicie być przygotowani na wszystko. Na szczęście na Woodstocku są to i to je. Ale w lesie bywa różnie. Gdy przyciśnie, a nie macie papieru toaletowego, no to trzeba sobie jakoś to zastąpić. Tutaj przyda się na pewno liść. Ten akurat był używany. No to już operatorzy nie pójdą ze mną. A few moments later. Teraz, gdy mamy już wszystko, pora na chwilę relaksu. To było nam lżej nie tylko na żołądku, ale też na duszy. No, po godzinach zabaw w strefie Play, pora na trochę muzyki. I tam oczywiście będą koncerty, a tu pogram sobie trochę ja. O! As I go to anywhere I flow, sometimes I believe time where we should know. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go to anywhere I flow, sometimes I believe time where we should know. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Chyba nie jesteśmy tu sami. Dobra, teraz już tak na poważnie, znaczy może nie do końca na poważnie, bo nie wyglądam poważnie, ale taką formę zaproszenia was na Woodstock
wybrałem przy okazji tego filmu, żeby było troszeczkę niestandardowo, żeby może było troszeczkę wesoło. Mam nadzieję, że chociaż jakiś uśmiech pojawił się na waszej twarzy. Jeżeli tak, albo strzeliście Falaś Palma, to też możecie stawić łapkę w górę pod tym materiałem. No i moi drodzy, oczywiście zapraszamy, tak jak rok temu, na Woodstock, na strefę Play, gdzie ja będę, gdzie będzie można spotkanie się ze mną spotkać. A przecież cały Woodstock jest darmowy, także każdy, kto wpadnie na Woodstocka, na pewno będzie w stanie mnie znaleźć. Będę tam przez 3 dni, na pewno będę tam przez długi, długi czas. Także spokojnie możecie wpadać na strefę Play na Woodstocku. No i oczywiście później być może zobaczymy się na jakichś koncertach. Ja, słuchajcie, rok temu bawiłem się fantastycznie, naprawdę nigdy nie wierzyłem jakby do końca w cały ten festiwal. Jak już przyjechałem na miejsce, zobaczyłem to miejsce, poczułem klimat, poczułem ludzi, to naprawdę aż chcę wracać i bardzo się cieszę, że będę tam też w tym roku. I mam nadzieję, że zobaczymy się na miejscu, a tymczasem do zobaczenia, bo ja chyba mogę już wijać namiot.